bądź inny. Przełam swoje konwenanse. Nie bądź nudny. Tylko tutaj i dziś możecie poczuć, jakby to było cofnąć się w czasie. Kochani, staniecie w kolejce po pasztet. Mało tego, ta kolejka będzie, ja wiem, miała kilkadziesiąt metrów długości. Ale jak dopchacie się już do supermarketu, zapewniam, że tego pasztetu już nie będzie. I to będzie urok tego Luna Parku. Wyobraźcie sobie, że macie urządzenie, które pozwoli wam cofnąć się w czasie. I na przykład możecie cofnąć się na płomienne oświadczyny Fidela Castro o przyjaźni polsko-kubańskiej, które tutaj w 72 roku wygłaszał sam Fidel. Możecie na przykład w stylowej zjeść miskę ruskich pierogów. Mało tego, możecie stanąć tu, gdzie ja teraz stoję, spojrzeć dookoła, rozejrzeć się po tych szarych, industrialnych, stalinowskich kamienicach i poczuć ten niepowtarzalny klimat. Ola, prosi balon. Proszę. Tylko trzymaj mocno, żeby ci nie uciekł. Historia oferuje o wiele więcej niż ma pani wyobrażenie na ten temat. Samobójcza śmierć Ani, gimnazjalistki z Gdańska, spowodowała medialną dyskusję na temat zagrożeń wywoływanych przez młodych ludzi. W wielu placówkach oświatowych, także w Nowej Hucie, odbywały się lekcje wychowawcze oraz spotkania z rodzicami. W Młodzieżowym Domu Kultury imienia Andrzeja Bursy podczas warsztatów teatralnych prowadzono spontaniczne działania sceniczne. Ich celem było ujawnienie pozytywnych emocji, a także doprowadzenie do rozmów o uszanowaniu i zrozumieniu drugiego człowieka. Z notatnika dziewczyny, która znalazła się w podobnej sytuacji. Strach, upokorzenie, poczucie osaczenia, wstyd. Pamiętam, że byli świadkowie. Słyszeli słowa, gesty. Nikt nie zareagował. Niektórzy udawali, że nie widzą. Inni śmiali się, podpuszczali innych. Im bardziej się zamykałam, im bardziej izolowałam, tym bardziej natarczywe były ataki. Na moim miejscu mógł być każdy. Nie. Nie. Skazani. Nauczyciele muszą odpowiadać za bezpieczeństwo dziecka, być jego przyjacielem, a rodzice dać bezwarunkową miłość, aby było wrażliwe na krzywdę innych i miało odwagę przeciwstawić się złu. To wszystko jest przez ciebie. Nie miałeś czasu dla kogoś. A czy ty mogłaś? Miałem, ale nigdy nie miałeś dla niej czasu. Nigdy. Są jak ty, z ciebie. Przypadkowo podczas przeprowadzki znalazłem film, który nakręciłem amatorską kamerą Kwarc 2 produkcji radzieckiej z napędem sprężynowym. I to jest jedyny dokument dotyczący tej wieży, która mogła stać się krakowską wieżą Eiffla, centrum sportów ekstremalnych. Ale ja nie pamiętam historii tej nowochódzkiej wieży. To był słup wysokiego napięcia przebudowany na wieżę spadochronową i moim zdaniem wieża powstała w okresie budowy najstarszej części Nowej Huty. Nie ma żadnych śladów po tej wieży. To tym bardziej ten film trzeba zobaczyć. Pewne elementy z wieży wysokiego napięcia
wykorzystany. Jak to się fachowo nazywa? Platforma. Platforma. Obrotowa. Spadochron był oczywiście na linie, żeby wiatr śmiałka nie zniósł gdzieś. Grudzień to tak. Był. 67. Siódmego. Tak. A. Kamerę dostałem na Mikołaja 6 grudnia. Tam na Saneczkach się zjeżdżało, pamiętasz? Tak. No, piękna, nitowana konstrukcja. No, wieża liczyła około 300 stopni. Byliśmy tam ze szkolną wycieczką. Nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam. Uciekło nam, w którym roku ta wieża została zburzona, bo ty wyjechałeś na studia do Warszawy. Tak, więc na pewno po 68, po maturze. Ale czemu ją zburzono? Komu to przeszkadzało?